Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jakub Stymciu z tej strony. Zapraszam was na kolejną lekturę, kolejne streszczenie szczegółowe lektury. Dzisiaj na ruszt bierzemy wesele lekturę chorą, naprawdę powalona, powalona ta lektura. Ja nie wiem, słuchajcie, jestem dopiero co po, po skończeniu pisania tego, powiedzmy, jakby to powiedzieć, mojego, moich dodatek do streszczenia. I to, co tutaj się odwala w tym tekście, to, to przechodzi ludzkie pojęcie. Mam 6 stron, kurde psychozy, branie jakichś halucynogennych rzeczy, narkotyków. Chore rzeczy się dzieją w tej książce i tyle. Cóż, chciałem tylko przypomnieć, jeszcze, że materiał jest w formie podcastu, więc y, będzie tylko jeden obrazek. Na usi z chawki zajmijcie się czymś ciekawszym, a ja będę Wam nakładać makaron na uszy, jakby to powiedzieć, heheszkami. Cóż, proszę Was jeszcze o lajka i subskrypcję, jeżeli możecie, i jakiś miły komentarz, więc zaczynamy. Więc tak, moi kochani, najważniejsze co musimy wiedzieć, i jak zawsze pojawia się takie pytanie na sprawdzianie kartkówce, lub nawet jako w maturze możemy to ująć no, ustnej albo powiedzmy to pisemnej, czyli miejsce akcji, to jest jedna z ważniejszych rzeczy w każdym streszczeniu, w każdym tekście. Więc tak, akcja datowana jest na rok 1090. Polska pod zaborami. W ciemną listopadową noc z 20 na 21 listopada odbywa się akcja dokładnie, jeżeli chodzi o lokację, we wsi Bronowice, w wiejskiej hacie wódźmierza Tetmajera. Dobiega z niej dźwięk weselnej muzyki. I tak, zgadza się, nie jest to żadna próba jest to prawdziwe wesele. Cóż, jest to wesele Lucjana Rydla i Jadwigi Mikołajczykówny. Sama wieś położona jest pod Krakowem, co, na no co wskazują y, bardzo ludowo ubrani goście weselni. Są oni właśnie ubrani w tradycyjne małopolskie folkowe ciuszki. Wiecie, takie krakowiaczek. Pawie pióra na kapeluszu i te sprawy. Postaram się wam wrzucić na zdjęcie w tle tego filmu właśnie takiego krakowiaczka z wesela, bo jest film wesele, więc wiecie o co chodzi. Jo, Moi kochani, pamiętajcie też o tym, że wesele jest dramatem, więc występuje w formie aktów i scen. Służy do wstawiania na scenie, jak to sama nazwa mówi, że dramat to scena, prawda? Ją. Nie wiem czy mówię ją, ale mam taki dzisiaj fajny humor, więc mam nadzieję, że was gonim się zarażę. Ale już was przepraszam, już nie będę roz rozgadywać się nad sobą. Tutaj przyszliście do La Wesela, więc wesele. Akt pierwszy, jakby co, będę wam mówić jedynie kiedyś pojawiają nowe akty, bo te sceny to nie ma sensu, bo jest ich tak dużo, żebym mówił co chwilę, jedna linijka, scena taka, scena taka, więc po prostu darujemy sobie te, ja powiemy kiedy zaczyna się akt pierwszy, drugi i trzeci, i to tyle. Wsio. Więc tak, w akcie pierwszym czepiec próbuje dowiedzieć się od dziennikarza na temat sytuacji politycznej na świecie. Dziennikarz zbywa go mówiąc, że polityka go nudzi. A na no co? strzepiec zarzuca mu, że ten uważa, że co co chłopowi będę gadać takie skomplikowane rzeczy, nic nie zrozumie. A, spadaj panie Dziennikarz, nie będę z panem gadać. No i dalej zaczął krytykować całą klasę wyższą razem z Dziennikarzem. Następnie Dziennikarz zachwyca się urodom Zosi. Słodzi jej prawi komplementy. To jest lekko zdziwiona, że ktoś z wyższych sfer, ponieważ goście weselni są podzieleni. Tak powiedzmy, pan młody jest troszeczkę z wyższych sfer, a pani młoda to taka zwyczajna chłopka. Więc wesele jest pomiędzy sferowe, jak to mówi Max Kulanko, Ale wracając, jeżeli chodzi o to, że Zosia troszeczkę zaczęła tak się dziwić, że no co on tak do mnie zagaduje, przecież tak mnie za żonę nie weźmie. Więc ta próbuje go. Zbywać, ponieważ nie widzi, nie widzi pomiędzy nimi wspólnej przyszłości. Następnie Zosia i Haneczka proszą radczynie, by mogły potańczyć z drużbami, którzy byli ubrani w bardzo ładne, tradycyjne e, folkowe krakowskie stroje, czyli to, czym wam mówiłem, te i itp. Pod namowa, po namowach radczyni początkowo się nie zgadzała, ale dziewczyny jednak ją namówiły i poszły potańcować z chłopakami. Następnie, gdy radczyni zostaje sama, podchodzi do niej Klimina. Przedstawia się jej: Zapamiętajcie, że pochodzi z Krakowa, jest wdową po <grymina> Ja to miałem na kartkówce, akurat, więc pamiętajcie o tym. Ale wracając, kiedy obie panie już się zapoznały, Klimina od razu przeszła do konkretów i ich... chciała ona zasłatać syna radczyni. Wątek się urywa. Pojawia się Zosia, która zachęca Kaspra do tańca. Chłopak się godzi i para tańcuje. Podczas zabawy Kasper opowiada o dziewczynie, z którą zostaje zaswatany, czyli o kaśce. Natomiast Haneczka zaprosiła do tańca Jaśka, który rzecz jasna się zgadza i nawet się z tego powodu bardzo cieszy. No dobra, wracamy do rozmowy Kliminy z Raczynią. Raczyni zaczyna komplementować Kliminę, że nadal wygląda młodo i ona powinna wyjść za mąż. Kliminy to denerwuje i. I idzie sobie. Pan młody pyta się księdza, jak się bawi, a na jego weselu. Ksiądz opowiada, że się czuje bardzo dobrze i zarazem swobodnie, bo pochodzi właśnie ze wsi i czuje te klimaty, ma je blisko sercu. A zarazem wspomina, że niektórzy nim gardzą, ponieważ z pochodzenia jest chłopem, więc pan młody życzy mu na kościelnej ścieżce kariery bardzo wielu sukcesów i prosi, by do nich częściej wpadał i o nich nie zapomniał. Następnie pan młody obdarowuje pannę młodą licznymi buziakami. Prosi ją, bo okazywała mu ciągle swoją miłość. Jest ze wspólnego szczęścia, po czym oboje idą tańczyć. Poeta rozmawia z Maryną. Mężczyzna zaczyna z nią flirtować, wysyłając jej zalotne słówka do uszu. Jednak Maryna twierdzi, że są one tylko głupimi gierkami poety i prosi ona go, by zostawił ją w spokoju. Taki troszeczkę friend zone. Yo! <grytania> Dobra, lecimy dalej. Ksiądz przestrzega młodych, by ci pamiętali, że ich miłość nie zawsze będzie tak namiętna jak w tym momencie. Jednak zakochani nie wierzą w taką wizję. Panna młoda oznajmia duchownemu, że jeżeli mąż ją zdradzi, to wyrwie kochance wszystkie włosy z głowy. Pan młody po raz kolejny słodzi swojej małżonce. Dziewczyna cieszy się z tego powodu, ale prosi męża, by ciągle o tym nie mówił. Poza tym żali się mężowi, że ma ciasne buty. Mąż mówi jej, by bawiła się boso. To ta na ten pomysł odpowiada, że Ej, weź się walnij w łeb, bo na weselu trzeba mieć buty. W kolejnej scenie ksiądz rozmawia z panem młodym. Uważa on, że owy pan młody podjął decyzję o swoim ślubie dość pochopnie, jednak, odpo jednak ten odpowiada mu, że szczęście trzeba chwytać, gdy tylko się da. Doradczyni dosiada się zmęczona tańcem Maryna, która opisuje, jakie to niesamowite uczucia towarzyszyły jej podczas tańców ze. Szepcem. Zaczyna gadać jakieś głupoty, że widzi już różnicę pomiędzy miedzią a złotem i nie tańczy tylko dlatego, bo boi się, że się przeziębi. Radczyni mówi, żeby ta się ogarnęła i usiadła w spokoju. Poeta podbija tym razem do maryny. Zachwala jej oczy, jednak teraz była go faktem, że jest zmęczona tańcami. Poeta jednak dalej próbuje uwieść chłopkę. Ta przekomarza się zalotnikiem. Dając mu do zrozumienia, żeby się odwalił. Zosia i Haneczka rozmawiają wspólnie o swoich sposobach podejścia do miłości. Zosia żali się, że chciałaby się kiedyś zakochać i pokochać kogoś od pierwszego wejrzenia. Haneczka natomiast mówi jej, że miłość musi być okupiona cierpieniem, by w ten sposób naprawdę ją szanować. W kolejnej stronie pan młody Wita Mośka, który jest Żydem. Tytułuje go przyjacielem, lecz Żyd. Dodaje, że są oni przyjaciółmi, którzy się nie lubią. Następnie pan młody pyta się o Rachelę, córkę Żyda. Przecież oznajmia mu, że jest w drodze. Następnie Żyd chwali swoją córkę za jej wykształcenie, wrażliwość na sztukę oraz pytając tym samym pana młodego, dlaczego za małżonkę wziął sobie zwykłą chłopkę. Ten odpowiada, że woli takie, a inteligentne panny są w jego opinii przeciętne. Na weselu pojawia się córka Żyda Rachela. Córka pyta się ojca. Czy może przyłączyć się do zabawy? Ojciec nie widzi przeszkód. Pan młody zaprasza młodą dziewczynę na biesiadę. Rachela wspaniale bawi się na weselu. Zachwycają ją barwne stroje weselne. Wymienia się pozytywnymi wrażeniami z panem młodym. Poeta podchodzi do pana młodego i Racheli, oznajmić, że panna młoda prosi go na słówko. Pan młody odchodzi, a Rachela zastanawia się, czy przypadkiem panna młoda nie jest zazdrosna i nie widzi w niej konkurencji. Poeta zagaduje Rachel. Rozmawiają o jej zainteresowaniu sztuką oraz o zainteresowaniu poety Żydówką. Dopytuje o jej typ mężczyzny, którego, jak się okazuje, jest podobny, czyli wolna nieskrępowana miłość? Jaką poeta może jej zapewnić? Pan młody rozmawia z radczynią, która ostrzega go przed konsekwencjami małżeństwa w zaślepionej miłości. Pan młody jest. Jednak innego zdania. Jedyne o czym teraz myśli, to o wspaniałej zabawie, która dla niego mogła być trwać wiecznie. Pan młody i Poeta wymieniają swoje spostrzeżenia na temat zabawy na weselu. Poeta oznajmia, że czuje się jakby było to jego własne wesele, natomiast pan młody czuje się jakby bawił się na cudzej zabawnie. Ogólnie to XD. Poeta rozmawia z gospodarzem, Weseliska. Wyznaje mu, że jest zauroczony muzyką weselną i w jego sercu narodziła się potrzeba kochania. Ponadto chwali on prosty polski lud o istnym rycerskim charakterze. Gospodarz się z nim zgadza. Poeta twierdzi, że ich serca są wyrywne, lecz zapał gasi codzienność. Mówi on, że szlachta patrzy na chłopów szacunkiem. Do rozmawiających mężczyzn dołącza czepiec i ojciec. Gospodarz cieszy się z powodu masy gości z Krakowa. Ojciec mówi, że to dla nich nowość być na wsi, a czepiec dodaje, że gdyby ktoś chciał spróbować, to kosy wiszą gotowe do pracy. Zachęca on również poeta, by ten ożenił się z prostą kobietą i zamieszkał na wsi. Ten natomiast oznajmia mu, że musi podróżować po świecie, porównując się do żurawia. Dziad mówi ojcu, że cieszy się, że ludzie potrafią się bawić mimo różnic stanu. Ojciec mówi mu, że. Panowie lubią bawić się słopami. Dziad wspomina rabację galicyjską, a następnie epidemię tyfusu i cholery, szukając w tym, kary bos szukając w tym wszystkim kary boskiej za wyrządzone krzywdy. Następnie Żyd wygania dziada z wesela, każąc mu pracować w karczmie. Dziad pyta się Żyda, a dlaczego ten nie pilnuje interesu. Natomiast Żyd odpowiada, że w sprawach biznesowych właśnie on przyszedł na wesele. Dziadowi jest głupio, ponieważ Żyd przyszedł zachęcić gości do odwiedzenia. Jego karczmy, a on polubił gości. Żyd nazwał to wszystko tylko szopką, ponieważ uważa, że goście z Krakowa traktują e, chatę wiejską jak safari. Żyda zaczepia ksiądz. Przypominając mu o terminie zapłaty za dzierżawę karczmy. Oboje obserwują bijatykę pomiędzy czepcem a Maćkiem. Żyd chce zarobić na sprzedaży alkoholu. Chłopom rzecz jasna. Ksiądz odradza mu prosi, prosić o zapłatę pijanych uczestników biesiady. Pijany czepiec podchodzi do rozmawiających Żyda i księdza. Przypomina, e, Żyd przypomina czepcowi o zapłacie za alkohol. Ten się uraża. Książ staje po stronie Żyda. Czepiec bardzo się denerwuje, ale odchodzi, do, ale odchodzi i nie dochodzi do rękoczynów. Pan młody mówi gospodarzowi, że nie podobają mu się konflikty pomiędzy weselnikami. Gospodarz przypomina o chłopskim temperamencie, wspominając stare wydarzenia, kiedy to łapali oni za kosy. Pan młody mówi, że te czasy już minęły i że jego pokolenie tego nie pamięta. Gospodarz przyznaje mu rację. Następnie gospodarz zauważył, że ksiądz zbiera się do domu. Z racji, że jest dobrym gospodarzem, zachęca go do ostatniego toastu. Panowie wznoszą kieliszki. Haneczka jest wdzięczna Jaśkowi za wspólne spędzenie czasu na parkiecie. Mówi mu, że jeszcze z nim z pewnością zatańczy, ale musi odpocząć. Dziewczyna wpadła chłopakowi w oko. Kasper ploskuje z Jaśkiem o nastawieniu panien do nich, czyli do chłopaków. Chłopaki mają odmienne zdanie. Jasiek uznaje, że dziewczyny cisną z nich bekę, natomiast Kasper twierdzi, że laski ich pożądają. Jasiek śpiewa piosenkę pod tytułem Zdobyłem se pawich piór. Pan młody tłumaczy radczyni, dlaczego tak szybko postanowił się ożenić. Jednak radczyni dalej uważa to małżeństwo za głupotę. Żaden argument jej nie przekonuje. Poeta i Żydówka Rachela rozmawiają o sztuce, a dokładnie to o poezji. Następnie o jej problemach z ojcem uważa go za dobrego człowieka, jednak boli ją, że ciągle ją krytykuje. Rozmowa coraz bardziej staje się czystym flirtem. Rozmawiają o miłości i tęsknocie. Rachela żegna się i opuszcza poetę. Poeta namawia pannę młodą, by ta wprosiła na wesele nowych gości, takich, którym przeszkadzają złe duchy. Może je odgonić samym faktem, że ten dzień jest tak wesoły. Panna młoda odpowiada mu, że nie ma tyle miejsca. Do rozmawiających podchodzi pan młody, do którego emanuje szczęście. Mężczyzna mówi, że czuje się wspaniale i chciałby, by wszyscy czuli się tak samo jak on, i również zaprasza wszystkich na jego wesele. Poeta przekonuje go, by zaprosił do izby Chochoła, który stoi tuż za oknem. Ten z radością wyraża probatę co do pomysłu poety. Akt drugi. Zbliża się północ. Górz gospodyni każe swojej córce isi położyć spać dzieci. Isia się burzy, ponieważ chce być obecna podczas oczepin. Gospodyni się zgadza. Gospodyni jest wołana, by przygotować oczepiny. Idzie sama do sąsiedniej izby, by tam owe oczepiny szykować. Wracają do weselników z zapalonymi świecami. Rozpoczynają się oczepiny. Do izby wchodzi Chochoł, ten sam, który został wcześniej zaproszony. Zapowiada on tłumy, które mają przybyć na wesele. Isia nie wie o co biega, bo nie była przy rozmowie. Wygania starego dziada za drzwi i mówi, by ten się pierdolął w czerep. Tego nie było w tekście, żeby potem nie było, że nie zdacie przeze mnie. Wiecie, o co chodzi. Następnie Marysia i Wojtek zmęczeni tancem decydują się na chwilę odpoczynku. Żartują, że bawią się, jakby to było ich własne wesele. Nagle para uważa dziwny cień. Wychodzą do alkierza, nie zwracając więcej uwagi na przedziwną poświatę. Jednak Marysia ponownie intryguje cień. Okazuje się, że jest to widmo jej byłego narzeczonego. Dziewczyna dopytuje, dlaczego ten ją opuścił pyta się o to go. Widmo prosi by Marysieńka nie płakała. Wspomina dzień, w którym byli we dwójkę, w sadzie, pod gruszą. Prosi ją, by mógł z nią zatańczyć, bo niedługo będzie musiał ją opuścić. Tańczą do czasu, kiedy Marysia wyczuwa od niego chłód grobowca. Kobieta nie chce już więcej przytulać widma. Odpycha go. Widmo odchodzi, a Marysia próbuje go zatrzymać. Nie udaje jej się. Podchodzi do niej Wojtek i pyta dziewczyny, co się stało. Dziewczyna jest blada. Ta tłumaczy się tym, że otworzyli drzwi i zawiało zimnym powietrzem. Prosi ona swojego męża, żeby ten ją przytulił. Stańczyk, ten sam z obrazu Matejki, y, oczywiście, że to kolejna zjawa, pojawia się koło dziennikarza i... Wspólnie z nim zaczynają rozmowę na temat Polski. Dziennikarz mówi o utracie ducha w polskim narodzie i o tym, że nie dąży on do wolności. Stańczyk stwierdza, że jego nastawienie co do owego tematu jest związane obecnie jedynie i tylko i wyłącznie chwilą, jaką obecnie przeżywa. Panowie coraz bardziej się sprzeczają. Rozmowa kończy się stwierdzeniem, że krew Stańczyka zatruta jest błazeńskim jadem. Na co Stańczyk pokazuje błazeńską laskę nazywającą się Kacydeuszem Polskim, na której pisze tekst adresowany do właściciela. Mać tę narodową kać, serce trój, głowę trać. Następnie wręcza e, laskę dziennikarzowi, a ten coraz bardziej i odchodzi. Dziennikarz coraz bardziej się przygnębia trudem egzystencji, żali się on poecie, że rozmawiał z duchem Stańczyka. Że męczą go duchowe tortury. Widzi sceny z historii Polski, co go bardzo przygnębia, ponieważ to już nie powróci. Poeta szuka innego rozwiązania tego zjawiska niż grzybki i ze stodoły. Mówi, że to od muzyki jakaś taka psychodeliczna i w ogóle Beka. Dziennikarz rzuca się jak wujek wąsacz. Na spotkaniu rodzinnym, że kuchwa, wszystko leci na łeb, na szyję, wszystko jest fałszywe. Miłość, uczucia, cnoty, na koniec mówi on poecie, że próbuje on zniewolić go wierszami. Wychodzi się przewietrzyć. Szczerze, trochę dziwny ten typ, nie tylko my tak myślimy, ale również poeta. Ale jedynie do momentu, kiedy zostaje złapany przez zjawę rycerza, który rozkazuje mu wsiadać na konia. Poeta się boi i każe rycerzowi spadać na szczaw. Ten odpowiada mu swoją historię o tym, jak walczył pod Grunwaldem. Każe on poecie podnieść miecz, by nadszedł ten czas, kiedy rycerze powrócą. Chodzi tu o walkę o niepodległość, rzecz jasna. rycerz znika. Do poety podchodzi pan młody. Poeta mówi mu, że zaczął dostrzegać to, czego wcześniej nie widział. Ma niezwykłą wenę, a wszystko jest to spowodowane tym, że widział sceny bitwy pod Grunwaldem i tym podobnych rzeczy. Chór kusi Hetmana Braniewskiego, by ten rzucił więcej grosza na oczepiny. Ten dorzuca, mówiąc, że ma tyle hajsu, że go w zasadzie to nie rusza, ile sypnie mamony. Chór stwierdza, że Hetman brał kasę od rosyjskiego zaborcy, Pieniądze zaczynają palić jego dłonie. Okazuje się, że chór składa się z diabelskich pomiotów. Diabły rzucają się na Hetmana, rozszarpują go od wewnątrz. Przerażony Pan młody wzywa Pana Jezusa, a diabły znikają. Hetman cudem przeżył i w podziękowaniu za pomoc, jaką obdarzył go Pan Młody, obdarowuje go resztą swojego złota. Pan młody postanawia nie przyjąć pieniędzy Hetmana, co go denerwuje. Zaczyna obrażać Pannę Młodą, że jest hamską dziewczą. O, a tak, roz. O, jak to rozszerdziło pana młodego, słuchajcie, szkoda gadać, krzyknął, ej, diabły, najebcie mu jeszcze, i diabły mu najebały. Po chwili znikły z y, hamskim hetmanem, pan młody idzie na dwór się przewietrzeć. Zahaczając dziada, powiedział mu, że właśnie widział, jak diabły wloką człowieka po podłodze. Dziad dziwi się, o co mu chodzi. Pan wody wychodzi na świeże powietrze, nagle wok dziada pojawia się duch. Zjawa była cała we krwi. Upiór prosi dziada o wiadro wody, bo też chciałby się pobawić na weselisku. Przedstawia się jako Szela. Szela, pamiętajcie, to się nazywa? Szela. Takie imię. Który był prześladowcą biesiadników. Dziad każe mu odejść. Duch się opiera. Dziad straszy go matką boską. Duch tego w zasadzie ma wyebongo małe w to wszystko. Następnie Jasiek i Kasper przystawiają się do Kasi. Każdy próbuje Odciągnąć rywala od dziewczyny. Jednak Kasia woli Kaspra. Prosi Jeszka, by ten poszedł po wódkę. Kiedy ten odchodzi, oznajmia ona Kasprowie, że zrobiła to tylko tego, by go spławić. Kasper się z tego śmieje i chce się z nią przejść. Kasia całej Kasper oznajmia, że zgubiła wstążkę od spódnicy. Podchodzi do nich nos. Był pijany. Prosi on Kaspra o możliwość pocałowania Kasi. Kasper się zgadza, ale Kasia protestuje. No stwierdza, że nic tu po nim i odchodzi. Pani młoda żali się, że jest zmęczona ciągłym tańcowaniem. Jednak pan młody jest zagłębiony we swoich planach. Chce postawić modrzewiowy domek i żyć w nim ze swoją małżonką. Natomiast do zmęczonej tańcami Zosi podchodzi dziennikarz. Zosia żali się mu że swojego cierpienia, który odczuwa przez fakt, że nikt nie nadaje się. Na jej męża, a ona nie nadaje się na żonę dla chłopa. Zosia pyta się dziennikarza, czy się mu podoba. Ten odpowiada, że tak. Rachela wraca na imprezę, tłumacząc się, że poczuła, że coś dziwnego się odbywa na weselisku. Mówi poecie, że zawróciła w połowie drogi do domu, bo zobaczyła jakieś, jakąś dziwną postać. Oboje stwierdzają, że na wesele zaczęły działać jakieś tajemnicze moce. Kuba. No, co, cóż za piękne imię, prawda? Powiadamia gospodarza o przybyciu nowego gościa. Przyjechał on na koniu i twierdzi, że to musi być coś ważny. Gospodarz leci do gospodyni, by zawiadomić, że przybył ktoś ważny. Gospodyni prosi gospodarza, by ten porozmawiał taj z tajemniczym gościem przed domem. Tajemniczy gość mówi, że przyjechał z dalekich stron i przynosi nowinę. Gospodarz pyta się, dlaczego akurat do niego przychodzi z wieściami. Odpowiada, że wybrał ten dom, w którym ludzie sercem prości, a droga została mu wskazana przez młodzieńców w okolicy. Gospodarz się pyta o jego nazwisko, a gość ten pierw opowiada mu o konflikcie i rzezi z 1768 roku, następnie się przedstawia jako werny chory. Gospodarz zainspirowany postacią, która przybyła do jego chaty siedzi i jest gotowy wypełnić wszystkie jego prośby. Ten nakazuje mu zebrać miejscową ludność przed kościołem i nasłuchiwać tętenu od gościńca w stronę Krakowa. Podał mu dodatkowo złoty róg, którego dźwięk ma rozpocząć powstanie. Gospodarz opowiada żonie o zadaniu, jakie otrzymał od przybysza. Zdradza jej w tajemnicy jego imię, zabiera szablę oraz muszkiet. Gospodyni uważa, że mąż ma coś z garem i próbuje go zatrzymać, jednak się jej nie udaje. Gospodarz woła Jaśka i każe mu siodłać konia. Następnie oddaje mu ruch odwerny chorego i prosi, żeby nie zgubił. Nakazał mu o świcie zadąć tak mocno, by w ludziach obudził się duch walki. Do gospodarza przyszedł Staszek. Wręczył on gospodarzowi podkowę, którą zgubił koń werny chory. Podkowa była złota, a sam Staszek musiał podtrzymać starca, by ten wszedł na koń. Gospodarz uznał to za dobry znak. Gospodarz chwali się złotym przedmiotem gospodyni. Ta jest zachwycona i każe zawołać wszystkich ludzi, by mu się nim pochwalić tą podkową, prawda. Gospodyni odradza mu takich zabaw, ponieważ nie warto kusić losu. Oczywiście ktoś może ukryć, prawda? A gospodarz zaczyna zgadzać się ze swoją żoną, że to słaby pomysł. Mówi jej, by wrzuciła podkowę do skrzyni i stwierdza, że musi dotrzymać słowa danego werny chorze. Nagle do gospodarza i gospodyni zlatują się weselnicy, pytając się o co chodzi, bo dość głośno na tym dworze nas przed chwilą wołałeś, więc opowiadaj o co, o co biega, mordo. Gospodarz zaczyna się rzucać, mówi o braku patriotycznego ducha i traktowaniu polskiej wsi, jak safari, na które wielkie mieszczuchy przyjechały, pluje im pod stopami. Teraz proszę was o napisanie w komentarzach. Yy... Nie wiem, zazwyczaj tak piszemy w komentarzach, że jesteśmy w jakimś momencie filmu i sprawdzamy czy wszyscy jeszcze żyją, więc napiszcie kubek z misiem, z którego właśnie piję herbatę. Ejow. I jeżeli już napisaliście ten komentarz słodki, to wracamy do tekstu. Po tym, jak gospodarz napluł pod nogi gościom, wszyscy się rozeszli do swoich wcześniejszych zajęć. Gospodarz chodzi po izbie i zamyka drzwi, które ciągle się otwierają. Następnie zapada w drzemkę. Przychodzą do niego pan młody, panna młoda gospodyni, poeta oraz nos. Poeta również przechodzi. Uważa, że gospodarz jest pijany. Następnie nos mówi, że czuje, że coś się dziwnego zaczyna z nim dziać. Coś jakieś świruje, czy co, coś nie, nie ogarnia co z nim chodzi, prawda? Zbyt dużo wypił, mówi. Wszyscy próbują go panować. Udało się nosa uspokoić. Stary zasnął na sofie. No cóż, nic dziwnego. Godzina była już późna, więc gospodarz postanowił również iść w kimę. Układa się na fotelu i zasypia. Czepiec też już jest pijany i żąda, by muzykant grał dla niego. Muzykant odmawia i mówi Czepcowi, żeby ten się od niego odwalił. Czepiec zaczyna coraz bardziej się denerwować, a jego żona pani Czepcowa próbuje go uspokoić. Następnie Czepcowa rozmawia z gospodynią na temat pracy, jaką niesie wyprawienie całego weseliska. Następnie obie zachwalają wesele, krytykując nie ludzi z miasta, który których głównym zajęciem jest podpieranie ścian. No widać, że się chłopaki i dziewczyny nudzą. Rachela opisuje uczucia, jakie wzbudził w niej jej poeta. Martwi się, że po weselu już więcej się z nim nie zobaczy. Poeta radzi by przelała swoje uczucia na papier. Haneczka: "Dziękuję panu młodemu za wspaniały taniec. Mówi, że bawi się świetnie na weselu, że chciałaby pocałować również drużbę". Pan młody mówi, że nie wyraża zgody, ponieważ Haneczka jest za młoda, a nie chcemy tutaj Pana stonogi. Maryna zastanawia się co do słów poety. Kiedy ten mówi o polskim chłopstwie i o walce, to co im się należy dała upust swojej ciekawości, pytając poetę o chuj mu chodzi. Ten tłumaczy jej, że wyczuwa dużą zmianę w polskim ludzie. Poetyczko, poetycko tłumaczy jej swój sposób przeżywania patriotyzmu. Maryna, widząc jego poetyckie wzloty, sugeruje, sugeruje mu, żeby ten przespacerował się po sadzie. Ten uważa, że jedynie spotęguje to jego stan. Kuba opowiada czepcowi o Wernychorze i zachęca czepca, by ten ruszył z gospodarzem walczyć za Polskę. Na początku. Sceptycznie, lecz potem dał się namówić. Czepiec idzie z Kubą, by ten pomógł mu szykować się do wyprawy. Dziad pyta się Czepca, czemu Jasiek puka ludziom w okna i ich budzi. Czepiec miga się od odpowiedzi. Czepiec następnie pyta się gospodyni, gdzie jest jej mąż. Mówi, że śpi, a przedtem y, robił jakieś dziwne akcje. Lecz jest zainteresowana, że dziennikarz którego ręce nie wiedzą za co się złapać od nadmiaru pracy, nagle ma czas na weselną, wiejską sielankę. Ten mówi, że to dla niego wspaniała odskocznia. Mówi również, że jest to dla niego wspaniałe miejsce Później raczczyni pytał plany na życie panny młodej. Ta odpowiada, że jeszcze nic nie wie. Nie rozmawiała o tym ze swoim mężem. Uważa również, że jest mąż wykształcony, więc wszystko ogarnie. Marysia mówi do panny młodej, że tej będzie brakować życia przed ślubem. Będzie tęsknić za domem i rodziną. Ta odpowiada, że da sobie jakoś radę. Marysia żali się ojcu, że przypomniała sobie eks narzeczonego. Ojciec radzi jej, by poszła się bawić, póki zabawa nadal trwa. Jednak Marysia nie daje rady się pocieszyć i. Nie chce się bawić z resztą weselników. Panna młoda opisuje poecie swój sen, w którym zapadła przez zmęczenie podczas wesela. Pamięta złotą karocę prowadzoną przez diabły. Dowiedziała się od nich, że jadą do Polski. Panna młoda, zaciekawiona tam, gdzie, tym, gdzie leży Polska, zadaje to pytanie poecie. Ten odpowiada, że Polska leży w sercu. Czepiec wbija na wesele w resztunku kosyniera i prosi o widzenie z gospodarzem. Nikt nie chce go do niego zaprowadzić, więc idzie sam. Budzi go i przypomina o obietnicy złożonej Wernychorze, dodając, że chłopi już czekają gotowi do walki. Pokazuje weselnikom chłopów czekających pod chatą weselną. Czepiec zaczyna się denerwować, bo gospodarz spał. No i, no i co to odważno, no, no pan młody go uspokaja. A do chaty zbliża się armia chłopów, czekających na czepca. Pan młody wychodzi zapytać o co chodzi. Gospodarz, jakby o wszystkim zapomniał. Czepiec przypomina mu o wizycie Werny Chorego, co jeszcze bardziej denerwuje czepca. Stawia on na warcie przed izbą Kaspra i jeszcze innego parobka, by nikogo nie wpuszczali, kiedy tam będzie rozmawiać z gospodarzem. Do pana młodego podchodzi żona i pyta się, dlaczego nie wpuszczają ich do izby. Kasper mówi, że to ważne sprawy. Panna młoda się denerwuje i dostaje się siłą do izby. Poeta wbiega po chwili do izby i. Dziwi się dziwnym zjawiskom na porannym niebie. Gospodyni też wchodzi i mówi, że jakieś wojsko nadchodzi. Jo, poeta wybiega, by to zobaczyć. Pan młody jego żona również wybiegają. Coraz dziwniejsze zjawiska. Pan młody widzi zorze w kształcie krwawego sznura, a nad krakowskim niebem chmury kładają się na kształt tronu. Panna młoda mówi, że Czarny Kruk usiadł na ganku, ale po chwili odleciał. Gospodyni przerażona pyta o cel zebrania się tylu uzbrojonych chłopów. Gospodarz dalej nie pamięta o spotkaniu z chorym. Wszyscy dziwią się tym, co odbywa się na niebie. Gospodarz po otrzymaniu opisu od Kuby i Staszka wyglądu tajemniczego gościa w końcu przypomina sobie o Wernychorze. Zbiera się coraz większy tłum kosynierów. Słuchając ten tenu, który... Z czasem coraz bardziej narasta. Gospodarz nakazuje wszystkim uklęknąć. Ten ten jest coraz bardziej wrazisty, a nagle się urywa. Wszyscy klękają w bezruchu. Jasiek przypina sobie o złotym rogu, ale beka, bo o nim za zapomniał, że miał go pilnować i go zgubił, więc trochę słabo. No cóż. Chochoł powiedział Jaśkowi, że zgubił róg, jak sylał się po swoją czapkę z pawimi piórami. Było to na rozdrożu. Jasiek wybiega z chaty, jednak po chwili wraca. Patrzy na zebranych kosynierów. Zanim pojawia się choł, który siada na skrzyni i prosi, by Jasiek podał mu skrzypce. Hohoł zaczyna grać na skrzypcach. Jasiek się cieszy, że udało się ludzi odczarować z transu jednego, ale chochoł mówi, eh, beka wiesz czemu? Bo teraz są w drugim transie. Jasiek próbuje ocucić wszystkich, przebudzić, ale jest rozpaczony, ponieważ nie daje rady. Hoł gra swoją pieśń dalej. I tak się kończy cała książka. Książka w zasadzie jest to do wystawiania na scenę, prawda sztuka, więc żal, że nauczyciele was nie zabiorą do szko ze szkołą na jakieś turnée teatrowe z tymi wszystkimi głównami, które są wystawiane na scenie. No cóż, męczcie się dalej w naszym pięknym kraju. Mam nadzieję, że materiał się przydał i zaoszczędzi się masę czasu na słuchaniu i nauczaniu się tego gówna. Pamiętajcie, to są najważniejsze szczegóły, w tym to nie jest cała cała książka prawda to są tylko najważniejsze rzeczy żebyście zaliczyli to tylko uczcie się ważniejszych rzeczy swoich pasji rozwiecie swoje pasje zostańcie kimś wielkim a nie będziecie mieć piątki kurwa z polskiego i co wam po tym nic uwieście mi dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia kochani papa pa.